Trenerze, udało się uratować w dosyć nerwowych fragmentach meczu ten jeden punkt w Toruniu. Chojnice postawiły się bardzo wysoko poprzeczkę Toruniowi. No tak, goniliśmy dzisiaj dwa razy wynik, uratowaliśmy punkt. Co mogę powiedzieć? No, pierwsza połowa na pewno, pierwszy fragment pierwszej połowy był z przewagą drużyny Chojnic, bo to oni stworzyli sobie kilka sytuacji i my dopiero gdzieś tam mecz zaczęliśmy kontrolować w późniejszej fazie gry. Myślę, że druga połowa zdecydowanie na naszą stronę, nasza przewaga była olbrzymia i szkoda, że nie wykorzystaliśmy tam kilku sytuacji bardzo dogodnych. Straciliśmy bardzo przypadkową bramkę i o to jestem bardzo zły o to, że gdzieś tam zagraliśmy w sposób, który nie mieliśmy zagrać, a jednak taka sytuacja wyszła i poszła kontra, właściwie bramka z niczego. To są błędy, które jeszcze musimy eliminować, żeby móc się liczyć w Ekstraklasie, bo takie błędy kosztują, szczególnie jak się gra z tak doświadczoną drużyną jak drużyna z Chojnic. Co jeszcze można powiedzieć? No, szkoda, że te gwizdki tak milczą przy piątym faulu. To jest jakieś, nie wiem. No. Boją sędziowie gwizdać tych szóstych fauli. No trudno. No, w Chojnicach się nie bali, u nas się bali bardzo. Okej. No, co zrobić? Pracujemy dalej, pracujemy ciężko i tak jak powiedziałem, musimy niwelować nasze błędy, aby nie tracić punktów, szczególnie u siebie. Właśnie brakowało dużo skuteczności w tych sytuacjach i sam na sam praktycznie kilka ich mieli zawodnicy toruńscy, ale na szczęście Cleverson dzisiaj wyręczył kolegów i pokazał się z dobrej strony w tym spotkaniu. Tak, no udany powrót do futsal Ekstraklasy. W zeszłym tygodniu zadebiutował u nas w rozgrywkach Pucharu Polski. Dzisiaj myślę, że udany jego występ i fajnie, że strzelił bramkę, na pewno go to jeszcze bardziej zmobilizuje, zmotywuje i piękna bramka, wycofaliśmy bramkarza, już właściwie nie mieliśmy nic do stracenia, także cieszę się, że akurat też Klewi mógł wpisać się na listę strzelców i jakby wykorzystał swoją sytuację. W takim razie powodzenia w kolejnych meczach. Dziękuję bardzo. Dzięki. Trenerze, po raz kolejny kibicom w Toruniu dostarczyliście masę wysokich emocji, że tak powiem, zacięty mecz, ale tylko jeden punkt wywieziony z Torunia. Czy to jest dobry punkt, czy raczej stracone dwa punkty? No, dla mnie stracone, bo myślę, że graliśmy dobrze. Pierwsza połowa mieliśmy tak duże możliwości, ale z tych strzałek chodziło dużo od bramki. No a jak dałyśmy bramkę, także szybko dostałyśmy bramkę taką, którą nie możemy, jeszcze mówiliśmy, że musimy te strzały na słupek, tam musi ktoś być. 1-1 połowa, no a w drugiej połowie prowadzimy 2-1, no ta sama sytuacja. Miałyśmy time, mówiłem zawodnikom uwaga na środek, nie możemy przez środek piłka przejść, no a piłka przeszła od razu przez środek, no szkoda, bo ten mecz miałyśmy wygrać, tak mówię, w sumie. Brakowało dzisiaj w zespole Tomasza Kryzla? No tak, brakowało, bo jeszcze kontuzję miał jeden zawodnik, Papierowski miał kontuzję przed meczem, także graliśmy w siedmiu ludziach, także brakowało. Tak, brakowało, no ale nie możemy powiedzieć, jeśli byśmy zwyciężyli, ale brakowało Tomka, bo Tomek też jest reprezentant, teraz gra w dobrej formie, także będzie przygotowany na dalszy mecz z Bielsko-Białą. Nie myślał pan, żeby wypróbować dzisiaj Piotra Wardowskiego jako nowego zawodnika w drużynie, który hurtowo potrafił strzelać bramki w pierwszej lidze FC Toruń? No Piotrek wychodził na minutę czy dwie minutki tam grał, no ale taki meczu nie wiem, no je tu z nami mało jeszcze, ale ja myślę, że Wizera dobrze, jest to taki zawodnik, który nam drużynie brakuje, także myślę, że ale jego czas jeszcze przyjdzie. No i o ile poważna jest kontuzja Aleksandra Bondara, który opuścił parkiet w meczu? No, to jeszcze nie wiemy, ale myślę, że to wygląda dobrze. To jest taka sytuacja, że sami się chłopacy tam zrobili źle, ale nie wiem jeszcze, to musi doktor powiedzieć, jak to będzie wyglądać. W takim razie cześć. Sebastian, niełatwo dzisiaj było pokonać bramkarza FC Toruń. Dwie bramki strzelone, dwie też stracone, jeden punkt. Zdobyty czy dwa stracone w tym meczu dla Red Devils Chojnice? Nie wiem co powiedzieć, myślę, że chyba raczej stracone, straciliśmy strasznie głupią bramkę tam na 2-2, troszeczkę wydaje mi się, że za szybko, jeżeli byśmy troszeczkę to przetrzymali, może byśmy jakąś przeliczyli na 3-1, no ale stało się tak, a nie inaczej, musimy się cieszyć z tego, że zdobyliśmy jeden punkt. Czy to cofanie się w obronie nie było tym problemem, który wykorzystali Torunianie? Szczególnie w pierwszej połowie, przy pierwszej bramce właśnie kiedyś cofnęli się do obrony, wtedy padła bramka na wyrównanie.
No nie wiem, czy pan zauważył, ale jest nas troszeczkę bardzo mało. Tomek Rizel pauzował za kartki. Doszło do nas dwóch nowych zawodników, którzy jeszcze nie są tak naprawdę zgrani. No, myślę, że będzie dobrze, ale dopiero w przyszłości, bo co mogę powiedzieć. Graliśmy tak naprawdę w sześciu, no, nie ma się co oszukiwać. Sił trochę nam brakło, nie mogliśmy nacisnąć tak, jak powinniśmy, no i zagraliśmy troszeczkę za bardzo z tyłu. Czy jest obawa, że Aleksander Bondarę wypadnie na dłużej ze składu? Mam nadzieję, że nie, aczkolwiek wydaje się, że może to potrwać troszeczkę. Karol, tradycyjnie dostarczyliście bardzo dużo emocji kibicom dzisiaj w hali własnej, ale Chojnice niestety były na tyle godnym rywalem, że wywożą w Torunia jeden punkt. Jak ocenisz udział swój i drużyny w tym meczu? No myślę, że dobrze wszedłem w mecz, tam parę sytuacji stworzyliśmy. Sędziowie nam jak zwykle trochę przeszkodzili, dostałem kartkę za symulowanie, gdzie powinny być 3 faule w naszą stronę. No ale myślę, że tragicznie to nie wyglądało, walczymy do końca, 2 razy przegrywamy, 2 razy wyrównujemy. No i to się ceni, że nigdy nie oddajemy tego parkietu i zawsze liczy się wynik końcowy i próbujemy przechylić szale na własną korzyść. W drużynie pojawił się nowy zawodnik, Cleverson. Dzisiaj to on dał bramkę wyrównującą. Jak ocenisz współpracę z nowym zawodnikiem? Bardzo się fajnie gra z Cleversonem, jest bardzo dynamiczny, bardzo też doświadczony zawodnik, bardzo też pomaga na boisku, wypracowuje dużo sytuacji. No i było dzisiaj widać, tak, że stawialiśmy na jego pojedynki 1-1, w przewadze jemu udało się strzelić bramkę, no i myślę, że będzie to mocne wzmocnienie w naszym zespole.